Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Derta Rally 2.0. Proszę bardzo, oto moja suparka, moja kierownica i ja pełny entuzjazmu jak zwykle na początku odcinka. Zobaczymy jak się to zmieni pod koniec. Startujemy. Go. Widzieliście to? Jak ja to zrobiłem? Przeszurałem pod woziem, pod moście. Się tam rozwali, lunch ją. Ej, trzymaj się tej drogi. Zobacz typ, a wybronił to. Gościu. Gdzie to? Titans 2. Tutaj. Nie, gdzie to jest? Tu dopiero. Jezu, co on tak wcześnie? Pół kilometra przed tym. Przed zakrętem. Caution slow 35 left long of a crest, Titans 2. Opens 50. 6 right, opens 80. Flat middle of a crest, 50. 5 right, Titans, opens of a crest, 80. Flat small crest, 150. 6 left long, Titans 5, 80. Slow 5 right long. Opens 30 downhill. 4 left long, tightens. Opens of a crest, 30. Keep left of a long crest, 30. By right long of a finish, 100 to stop. Tutaj stop, czy tam stop? Tutaj chyba. Dobrze stanąłem, czy nie? Dobra, cofniemy. Okej, okay, już? Pasuje? Dobra. Chyba trzeci. Trzeci czy który? Drugi? Okej. Okay. Do pierwszego brakowało mi, no niewiele. Brakowało mi mniej niż do trzeciego, także no, można powiedzieć, że czołówka. Bardzo fajnie, kontynuujemy. Samochód nie zniszczyłem aż tak bardzo, chociaż akurat ten moment tutaj się zatrzymał, kiedy wjeżdżałem bardzo ciekawie na ten most. No,
No nic, no jakoś poszło, no. Nie było aż tak źle. 6 km następny odcinek. Jak coś, to jeżdżę sobie na oponach średnich, nie za miękkich, nie za twardych. I sobie od razu startujemy, bo tu chyba nie będzie serwisu. Tak, tutaj nie będzie serwisu. Także jedziemy tą podniesioną puszką. I jazda. Ja w ogóle na ostatnim odcinku ogarnąłem, że można ulepszyć swoją ekipę. Więc może będą mi w stanie przygotować samochód do każdego odcinka specjalnego. W sensie naprawić w 100% ekstra. Wystarczy po prostu go nie psuć, nie? Można powiedzieć. Long, tightens at 3 of a crest. Into 3, left long, narrow. 50. Middle of a big jump, into 6 left. Into 5 right, don't cut. Ale chopy ty. Into 5 left long, tightens, tight 3 of a crest. Into 4 right long of a crest. Uważaj słup. Ooo, złapał życzewność w ostatniej chwili. Chciała się kanawrotka. Czwórka w dwójkę przeszła. Mocno. Jest ładnie, ładnie. Gościu, to był hardkorowy przejazd. Samochód cały w ogóle?
Nie no, przód trochę zmasakrowany, ale było trudno tutaj. Jestem strasznie zadowolony z tego przejazdu. W ogóle, ja tak podczas jazdy mam wrażenie, że jeżdżę cały czas do dupy, że w coś uderzam, że nie jest czysto, ale zobaczcie, jak wyglądają tutaj fajnie powtórki. Na przykład z lotu ptaka, z helikoptera w takim starym stylu. Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Jest naprawdę ekstra. Ja sobie czasami oglądam te powtóreczki i to wygląda naprawdę tak, jakby, wiesz, z telewizji, nie? Zobacz, jak idealnie wszystko, nie? Tak jak się jedzie, jak się prowadzi samochód, to widać, że tyle błędów. Tutaj można było inaczej, tu można było szybciej, tam można było wolniej. A z lotu ptaka wygląda tak, jakby cały czas... O, czekaj, tu był fajny moment, nie wiem. Ach, kurde, nie uda mi się cofnąć. Tutaj jeszcze chyba będzie hopa, nie? Czekaj, zwolnimy. Zmienimy sobie kamerkę. O, tu będzie ta fajna hopka. Tutaj też mnie wybiło dosyć mocno. Jo. Ekstra to wygląda, co? Także tak można sobie w spowolnionym tempie pooglądać i to spowolnione tempo wygląda bardzo fajnie, nie? Tak zupełnie inaczej. Dostałem tutaj pierwsze miejsce, także bardzo, bardzo ładnie. 85 tysięcy kredytów. No, nie na za wiele mi to starczy, bo na ostatnim odcinku pokupowałem sobie w ogóle ekipę i teraz bym chciał ją poulepszać. Ja w ogóle nie wiedziałem do tej pory, że tutaj można mieć jakąś ekipę. Okej, okay. No i lecimy, to już będą ostatnie zawody w tym Subaru, potem sobie zmienimy chyba właśnie na Porsche. Tak, wymieniamy sobie, może tutaj turbo, damy sobie te standardowe naprawy, bo to jest takie trochę tańsze, zobaczcie, że mam mało kasy obecnie. Tutaj dajemy standardowe naprawy i geometria światła wymieniamy. Czekaj, pyk, akceptujemy. I mamy nową mapę silnika, która jest, kurde, strasznie droga. Mamy upgrade'y. Czy to daje... Nie no, to daje nam, kurde, dużo. Myślę, że warto w to pójść. I zobaczymy, czy mogę jeszcze jakoś ekipę tutaj ulepszyć, bo jest tam taka opcja, żeby sobie właśnie konkretnych wojowników moich ulepszyć. I zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Poczekaj. To jest tak, staff. I na przykład weźmy sobie Chief Engineer. Co on może zrobić? Research knowledge. Reduce the requirements needed to reach the research target for engine upgrades. Ok, to jest ciekawe. Aggressive reprint diagnostic for a vehicle to highlight fixes earlier. Ok, to mamy tu. Ooh. Dobra, co nam się tutaj przyda? Mamy teraz napęd na 4 koła. Overall time required to fix. Ok, to nam się na pewno przyda. Jest ultra przydatne. Nie stać mnie już na inne rzeczy. Dobra, muszę sobie zostawić na zawody na pewno trochę kasy. Nie wiem, czy 24 tysiące mi wystarczy. Ale kurde, to mi znacznie uratuje dupę w wielu sytuacjach, bo po prostu będę mógł zyskiwać czas na naprawach. Ja nigdy nie ulepszałem tej mojej drużyny, przez co no jest jak jest. I jesteśmy sobie Ocean Beach Sprint w Nowej Zelandii. Ja nie pamiętam, jak tutaj było z... Właśnie i teraz nie wiem, czy zaryzykować ustawienie na twardo, czy zostawić tak, jak jest. Myślę, że zostawimy tak, jak jest na razie i tyle. I potem się zobaczy, jak będzie za miękki samochód, to najwyżej sobie ustawię na twardo go czy coś. Tak, także to będą ostatnie zawody z Subaru, potem kupimy sobie nowy samochód chyba. Ale mnie nie stać na nowy samochód. Musimy wygrać te zawody. Bez kitu. Dobra, może jakoś to będzie. Don't cut
to open heavy left. Opens. Ale zdusiłem tą czwórką. To była dwójka? Była nawrotka. Jezu, ale to było zajebiste! Strasznie mi się podobał ten przejazd, chociaż samochód chyba nie bardzo. Nie, nie wygląda tak źle, ten bok z tyłu po lewej stronie wygląda dziwnie, ale samochód mniej więcej cały. Wow, to był zajebisty przejazd, naprawdę. Nie dość, że zdobyłem pierwsze miejsce,
To jeszcze mi się podobało, mam satysfakcję bardzo dużą z tego przejazdu było, bo było po prostu pięknie, aż mi, kurde, słów brakuje. Nie chodzi o to, że sam siebie chwalę, tylko mało kiedy udaje się naprawdę zrobić coś prawie tak czysto. Tam chyba raz tylko dupą zahaczyłem o pobocze, co nie było przewidziane, ale poza tym, pięknie, pięknie. Dobra, startujemy. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30, crest of 3 left long, and 5 right long, 30. 3 right, into 2 left. Into 2 right, extra long, tightens cut, opens, 6 right, into 3 left long. Opens of a crest, 100, turn unseen, 2 left tightens, 30, 2 right long, opens, 50, crest, don't cut, 1 left long, unseen, 30, 6 right long, 80, one right, tightens, don't cut. 60. Four left. Just six right of a crest. Into one left, tightens. 50. Mocna jedynka. Nic z tego nie będzie. Trzeba recover zrobić. Stój! Stój! Recover! Szybko! Szybko! Dobra, muszę jechać od nowa. W tą stronę. Energia była przeniesiona. Uwaga, znaczy się. To samo. Uuuu.
flat long crest, 30 of a finish into don't cut. O shit. Kurde. Nie pykło trochę z tym hamowaniem. Ale chciałem jak najszybciej wjechać w ten czerwony znak. Bo czasami robię tak, że hamuję przed tym czerwonym, gdzie się liczy czas, nie? I tracę setne sekundy na tym. I nieraz jestem albo drugi. O kurde, gościu! Patrz, 2 sekundy mi brakowało, żeby było 10 sekund przewagi. To jest naprawdę spoko wynik. Wow, wow, nieźle. Podobało mi się, idzie coraz lepiej. Gram sobie na tej kamerze zewnętrznej, dlatego że fajnie jest słychać to Subaru. Ale czasami sobie gram też na tej kamerze z kokpitu, bo wtedy łatwiej jest wyczuć, jak samochód się obraca nieraz. A widzicie, że tutaj są czasami takie drzewa gdzieś na poboczach, więc jak jest ta kamera trzecioosobowa i wchodzę w jakiś ostry zakręt, gdzie mi samochód dość mocno rotuje, no to ta kamera zewnętrzna jest wtedy w krzakach i nie widzę, co jest przed samochodem. Więc wiecie, wszystko ma swoje plusy i minusy. A teraz spróbujmy sobie właśnie pojechać na tej kamerze wewnętrznej. Ja najbardziej lubię kamerę z widoku kierowcy. Czekajcie, tutaj to się zmieniało. Najbardziej mi pasuje, no właśnie ta, tutaj sobie ustawiłem mniej więcej, możemy startować, nie? 5, 4, 3, 2, 1. A tu nie ma tego dźwięku w ogóle. Paskudnie, no. Snuda. Dubsztal mi za bardzo wyszedł poza obręb drogi. No niestety, tak się czasami zdarza. Natomiast tutaj widzicie, że jest sporo drzew. Jak sobie wezmę tą kamerę zewnętrzną, która jest zajebista, nie? Ale jakbym tu na przykład szedł bokiem, to ta kamera zewnętrzna mogłaby być w krzakach i czasami tak jest. Natomiast dźwięk, posłuchajcie. Dwójka na niskich obrotach. No to jest po prostu przepiękne. Uwielbiam zewnętrzną kamerę i właśnie od tyłu, gdzie fajnie ten wydech słychać. Ze środka mamy tylko ten gwizd turbosprężarek. Właściwie tyle, nie? A nie ma tego takiego pierdzenia. Można by było otworzyć sobie jakoś może szybę, jak w ETS-ie, żeby było słychać mniej więcej, co jest na zewnątrz. A nie ma takiego kompromisu, chyba że kamera z maski. O, tutaj jest lepiej. Tu lepiej słychać, nie? Ta gra jest po prostu obłędna. Chciałbym, żeby jakoś też wam się ją przyjemnie oglądało, więc tak staram się jechać jak najlepiej, wiadomo, wtedy się przyjemnie ogląda, nie? Ciężko mi jeszcze coś do was mówić podczas jazdy, bo słucham pilota, który mówi dużo takich ważnych wskazówek, typu, że na przykład jakiś zakręt to jest trójka, ale jest czasami krótszy albo dłuższy i nieraz się też inaczej w niego po prostu wchodzi. Albo mówi, że gdzieś jest zwężenie, nie? Jakbyśmy mieli tylko same te strzałki, jak miałem na początku, to dużo informacji te strzałki nie przekazują. A pilot mówi bardzo dużo informacji, mimo to wolę mieć go włączonego, no bo wtedy więcej wiem, nie? Ale no trochę gorzej słychać samochód, wiadomo. Tak jakby ściszony jest ten dźwięk auta w stosunku do tego, co byśmy mieli, gdybym miał, wiesz, tylko dźwięk auta, to byśmy mieli taki soczysty,
dźwięk Subaru i to jest po prostu... Tak naprawdę można całkiem wysoką pozycję w rajdzie osiągnąć, jak się jedzie po prostu tak spokojnie, ale czysto cały czas. Nie tak jak teraz, tylko czysto. Widzicie, że ja teraz jechałem sobie chwilę tak spokojnie, ale stabilnie, nie? O taką prędkością, o. I sobie każdy zakręt na spokojnie wtedy brać. Można tam chyba 10, 8, 5 pozycję zdobyć. Bo tak naprawdę najwięcej się traci na tych takich hardkorowych jakichś wypadach z trasy czy coś takiego. No i dużo się traci też na uszkodzeniach samochodu, jak się nie ma ekipy, tak jak ja, rozwiniętej. No to wtedy jest ciężko z naprawami, a uszkodzony samochód jest wolniejszy i trudniejszy do opanowania. Moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o Dirty Rally 2.0 na dzisiaj. Wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się ciepło. Chaos.